Słychać mnie? O, słychać mnie. O, nawet mnie widać. O, wszystko widać. O, witam was serdecznie. Ja nazywam się Kajetan Kwaśniewski i tworzę studio Pollywood Movies. Tak jest. Zawsze potem są oklaski. Czyli po prostu tworzymy filmy. W tym także tworzymy filmy animowane. I dzisiaj tym się właśnie zajmiemy. A jakie między innymi tworzymy filmy? Opowiem wam dzisiaj troszeczkę od innej strony, jak to wszystko powstaje, bo jako producent, przynajmniej dla mnie, naszego studia liczy się efekt końcowy, czyli nieważne jakich narzędzi używamy, ważne, żeby to po prostu dobrze wyglądało. I często, jak zauważyliście, to są także elementy starszych animacji, które jeszcze mają porozciągane niektóre tekstury, bardzo uproszczone są pewne obiekty, no ale w filmie liczy się przedstawienie historii, a nie jakby przedstawienia możliwości graficznych. Niemniej dzisiaj też o tym troszeczkę będziemy mówić, a mianowicie będziemy sobie porównywać, słuchajcie, animację trójwymiarową i dwuwymiarową. O, jak to nam wejdzie na pełny ekran. O. Czyli zrobimy takie sobie krótkie porównanie animacji trójwymiarowej i dwuwymiarowej. Czyli tak naprawdę czym to się różni? Bo jak wiecie, już rok temu weszła nowa funkcja do Blendera, czyli Grease Pencil, pozwalająca tworzyć taką animację stricte 2D. Ale de facto animację 2D można było już tworzyć wcześniej w Blenderze i trzeba by zapytać się, czym się charakteryzuje właśnie animacja dwuwymiarowa, a czym się charakteryzuje trójwymiarowa. Tutaj macie pokazany tą samą postać, ale przy różnych materiałach, przy różnym sposobie świecenia. I teraz pytanie, czy to jest grafika trójwymiarowa, czy dwuwymiarowa? Czy na przykład dwie górne są trójwymiarowe, a dwie dolne są dwuwymiarowe? No bo można by tak to określić po sposobie świecenia, po przedstawieniu materiałów. Jak widzicie, na przykład łatwo tutaj określić, że trójwymiarowe obiekty mają, tam gdzie są cienie, można powiedzieć, jest taki gradient przenikania się tych cieni, one są bardzo miękkie. Po prostu widać, że to jest trójwymiarowe, podczas gdy te postacie na dole, ja też właśnie przy okazji zapisałem, jak osiągnąłem ten efekt, one są płaskie albo cienie są bardzo mocne, sztywne, czyli mamy właśnie dwa kolory, mamy jasny kolor skóry i ciemny kolor skóry, podczas gdy u góry to mamy przenikanie, nie? No i jeszcze, że tak powiem, bez praktycznie żadnych materiałów bardziej szczegółowych, tylko sam świecący plane w prawym dolnym rogu. No i teraz pytanie, no przy grafice no to łatwo to określić, to jest dwuwymiarowo, tamto jest trójwymiarowa grafika, ale w przypadku animacji jest już to troszeczkę bardziej skomplikowane. Idąc dalej, zobaczcie, bo oczywiście w animacji jeszcze dochodzi pewien ruch, czyli mamy dodatkowe bodźce, elementy. Zobaczcie, o, a to co? Nie? Dobra. Zobaczcie, tutaj mamy akurat animację nie mojego autorstwa, ale bardzo fajnie pokazuje styl właśnie graficzny. To jest ewidentnie animacja dwuwymiarowa, czyli rysowana, mamy klatkę po klatce. Jak to wszystko wygląda? Zwróćcie tutaj uwagę w szczególności na sam ruch. Jak to wygląda? Mamy leci, pach, pach, pach. Patrzymy też na kolory, one też są bardzo skromne, też nie ma przenikania, gradientów, tylko po prostu mamy albo cień, albo mamy oświetlony punkt. I teraz zobaczcie dla porównania, druga animacja. O. I teraz pytanie. Zobaczcie, tu jest tak, że są twarde kolory, twarde, nie ma żadnego przenikania, nie ma żadnych gradientów. Ale powiedzcie, czy nazwalibyście to animacją dwuwymiarową, patrząc po niej? No właśnie nie, jeżeli zrobię stop klatkę, chociaż może w takim lepszym momencie, o, niech się tam pojawi jakieś zbliżenie, o, jak zrobię stop klatkę, no to można powiedzieć ewidentnie, że to jest grafika dwuwymiarowa, no mamy twarde cienie, wszystko jest płaskie, ale w momencie, kiedy to się wszystko rusza, no to mówimy, że to jest animacja trójwymiarowa, mimo że
jako obrazek, jako grafika, wygląda płasko. Więc pytanie brzmi, czym się charakteryzuje animacja dwuwymiarowa, a czym się charakteryzuje trójwymiarowa, jeżeli przy stopklatce czy przy grafice już nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Mianowicie, słuchajcie, rzecz jest w ruchu. Czyli można powiedzieć, że animacja 2D od 3D nie różni się, nie jest charakterystyką sposób świecenia, materiału, przedstawienia cieni, ale sam ruch. Ruch w animacji trójwymiarowej jest bardziej zbliżony do rzeczywistości, a ruch w animacji dwuwymiarowej już mniej, bo chodzi o samą technikę tworzenia tego. No jak wiecie, w Blenderze normalnie tworzymy sobie jakąś postać, która oczywiście tam ją układamy w niej kości i ona się porusza w jakiś przewidywalny sposób, czyli kładziemy na przykład jedna ręka ma być tu, druga tu, no i program sobie wypisuje, tam rozrysowuje, że w tym czasie jest tu i płynnie przechodzi tutaj. A styl tworzenia animacji dwuwymiarowej rysowanych powoduje, że bardziej to, co jest pomiędzy, jest intuicyjne, ponieważ to już nie rysuje tego program, ale człowiek sobie wyobraża, że mniej więcej w połowie drogi, jak ręka jest tu, a jest tu, no to powinno być tutaj. No i to rysuje, ale nie zawsze rysuje to dokładnie. W każdym razie nie zawsze tak, jakby to w rzeczywistości by było. I tak jak zobaczycie sobie poprzednią animację i tą animację, no to ta animacja, ona jest troszeczkę dziwna, no bo ona udaje 2D, ale jest w ruchu trójwymiarowym, podczas gdy tamta poprzednia, ta japońska, no to ona jest, czy tam chińska akurat, ona jest robiona stricte w 2D i jest przedstawione materiały w 2D, więc ona wygląda trochę normalnie, nie? Tutaj nie wiadomo, czy no niby ciekawie wygląda, ale troszeczkę w oko kole ten styl przedstawienia tego. I teraz zobaczcie, idąc dalej, właśnie Blender dał nam naprawdę wspaniałą możliwość, dał nam wspaniałą możliwość właśnie narzędzia Grease Pencil do tworzenia animacji stricte 2D, bo oczywiście wcześniej także mogliśmy w Blenderze tworzyć animacje dwuwymiarowe w przestrzeni trójwymiarowej, ale to wyglądałoby mniej więcej tak jak tam ta poprzednia animacja, czyli niby wszystko jest ok, ale jak puścimy render, zobaczymy jak to wszystko leci, to coś nam nie gra w samej płynności i w samym ruchu. A możliwości Grease Pencila dają nam takie, że po prostu wrysujemy sobie jak w starym Disneyu, nie? Jedna klatka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I jak to w ogóle wygląda? Jak do tego się zabrać? No bo wyobraźcie sobie, ile jest tak naprawdę, czy więcej jest pracy, czy mniej jest pracy. No na początku na pewno jest dużo więcej pracy w takiej dwuwymiarowej animacji, ponieważ nad każdą klatką musicie się pochylić, podczas gdy w trójwymiarowej program za was liczy. Wy sobie ustawiacie tylko tu, tu, tu i sobie rysujecie. Ale mniej więcej, jakbyśmy już rzeczywiście chcieli stworzyć taką animację stricte dwuwymiarową, to za co się zabieramy? Przede wszystkim musimy sobie określić takie punkty zaczepienia, czyli jak już mamy powiedzmy jakąś postać w różnych pozach, no to rozrysowujemy sobie właśnie jedną pozę, drugą pozę i drugie pytanie to kiedy jedna poza do drugiej powinna się pojawić. Bo tak naprawdę duży problem w tworzeniu animacji to jest timing, czas, czyli co kiedy powinno się znaleźć. Na przykład tutaj mamy odwrócenie głowy z punktu A do punktu B. Ile zajmuje nam odwrócenie głowy z punktu A do punktu B? No chwilę. Ale ile to jest chwila? Ile to jest klatek? No nie wiemy tego. No to liczymy sobie 123, okej, dobra. Około 3 sekund zajmuje nam odwrócenie głowy, czyli to jest jakieś w tym przypadku, mamy 75 klatek. I to już jest jakieś odzwierciedlenie. Oczywiście można to dużo łatwiej i dokładniej robić, czyli na przykład postawić kamerę przed sobą, nagrać, można ten obraz wrzucić od razu do programu i widzimy, że w tym momencie jesteśmy tu, po 70 klatkach jesteśmy tu, tak wyglądamy po tylu klatkach i po prostu to rysować. Gorzej, jeżeli rysujemy postacie, które bardzo odbiegają od, że tak powiem, widoku ludzi, więc musimy sobie wymyśleć także, jak to wygląda. Ale dobra, zobaczmy, jak wygląda to rozrysowanie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów, siedem punktów kluczowych, czyli mamy od przodu odwrócenie głowy, w trakcie odwracania odwrócenie, znowu do przodu i wycie. Akurat tu jest wilk, który wyje i teraz mniej więcej tak wygląda to pierwsze stadium. Oczywiście twarz tutaj zostawiłem, bo też już nie cofałem wersji programu, ale mniej więcej tak wygląda pierwsze stadium i to jest fajne. Mamy, nawet nie musi być do końca
być kompatybilne, powiedzmy, drugi rysunek z pierwszym, bo on i tak w trakcie tego trwania on się płynnie zmieni. I teraz pytanie, co robimy dalej? Bo rozrysować jakieś pojedyncze obrazki jest dosyć łatwo. Najtrudniej jest to połączyć. Tak naprawdę tutaj kończy się praca artysty, a zaczyna się praca grafika. Jeżeli dobrze mnie rozumiecie, gdzie na przykład artysta wymyśla sobie, że dana postać może wyglądać tak, w danej pozie, w danej tak, potem przerzuca to do programu i wypełnić luki już musi grafik, nie? Czyli znając jakby pewne zasady tworzenia tego wszystkiego. No i jaki był pomysł, żeby to dalej zrealizować, żeby zrobić z tego ładną animację? A mianowicie pomysł był taki, że rysujemy sobie, przerysowałem sobie dosłownie na kartkę papieru jedną pozę, drugą, trzecią, tutaj mamy dokładnie sześć, tam chyba jedna się powtórzyła, albo coś się pomyliłem w liczeniu, no w każdym razie rozrysowałem sobie wszystkie pozy, które miałem już przygotowane i zacząłem myśleć, co jest pomiędzy. Te liczby, które widzicie, to są numery klatek, w których się zaczęło, akurat zacząłem liczyć od 40 klatki, bo tak miałem ustawione wideo, na którego podstawie wymierzałem czas, a to, co jest pomiędzy strzałkami, to jest ilość klatek pomiędzy. Okazuje się też, że jest zupełnie inna płynność w grafice 2D i 3D, ponieważ jak zwrócicie uwagę, jeżeli wy renderujecie w trójwymiarze jakąś animację, no to ma tyle klatek, po tylu klatkach zmienia się ruch, ile klatek jest na sekundę, czyli jeśli ustawicie 25 do 25, 50 do 50, a w animacji tak do końca nie jest. Jak na przykład kiedyś sobie ściągnąłem animację dwuwymiarową, żeby klatka po klatce skopiować sobie, żeby nauczyć się tego Green Pencila, jak on działa w ogóle, funkcjonuje, no to okazało się, że obraz zmieniał się co 3 klatki, czyli tam, nie wiem, wychodziło może 15 klatek, no w każdym razie nie było już to takie płynne, ale to także jest specyfika tego typu animacji. No, ale idąc dalej, trzeba coś wymyśleć, co jest pomiędzy. Więc pomiędzy zrobiłem, jak w ogóle to robiłem? Miałem klatkę pierwszą i miałem klatkę którąś tam. Rysowałem sobie lekko ołówkiem na tej kartce pierwszą pozę, potem na tym samym rysowałem drugą pozę i miałem takie dwa obrazki jakby na siebie nałożone i starałem się narysować to wszystko, co byłoby pomiędzy. Czyli jeśli tu miałem taki kosmyk włosów, no to pomiędzy tym a tym była ten środkowy kosmyk włosów i tak odręcznie wszystko było odrysowywane, zeskanowane, znowu wrzucone do komputera i na tej podstawie zacząłem rysować to w Blenderze. Jaki był efekt? Efekt był następujący. Taki. Wygląda to dziwnie. Trochę. Wygląda jak stop klatki z różnych scen filmu. Troszeczkę. Nie jest to płynny ruch. No niby wiadomo, że odwraca głowę, ale coś tutaj nie pasuje. Co mianowicie nie pasuje? Nie pasuje to, że odległości między danymi punktami, kosmykami włosów, tymi skrajnymi punktami, liniami jest po prostu zbyt duży. Więc stwierdziłem, tego typu kalkowanie jest złym pomysłem. Więc poszukałem dalej. I postanowiłem, w końcu Blender jest programem trójwymiarowym, więc postanowiłem zrobić model trójwymiarowy, a następnie na podstawie tego modelu rozrysować poszczególne klatki. No i jak to wyglądało? Czy widzicie tutaj już jakiś myk? Czy widzicie coś, co tu już nie pasuje? Bo w momencie, kiedy po pierwsze, zrobienie takiego trójwymiarowego modelu na podstawie dwuwymiarowego modelu jest wyzwaniem, wbrew pozorom, żeby to wszystko złapać. Tym bardziej, że innymi prawami rządzi się animacja dwuwymiarowa, innymi prawami rządzi się trójwymiarowa. I tak jak właśnie na początku, poza N-Face jest OK, ale ta zboczna może być zupełnie inna, nie musi być kompatybilna z tą, ale w trójwymiarze oczywiście musi, no bo to jest obiekt, który jest zawsze i wszędzie. Tylko po prostu inaczej się obraca, inaczej może być ustawiona kamera, a w dwuwymiarze to jest po prostu ciąg obrazków. I tak bardziej na to należy patrzeć. I problem się pojawił taki, że tu mi się coś nie zgadzało, a jeżeli to poprawiłem, to w innym miejscu mi się nie zgadzało. Zrobienie tych wszystkich kosmyków włosów, które przede wszystkim miały mnie nakierować, gdzie w danym momencie powinny się pojawić, było wręcz no, prawie niemożliwe do wykonania. No jak to z boku też wyglądało, nie? Czyli kolejny pomysł, kolejne godziny pracy poszły na marne. Projekt się po prostu nie sprawdził, pomysł. Więc
do czego wróciłem. Odkryłem w tym momencie bardzo fajną funkcję, dosyć późno w Gris Pencilu, czyli mianowicie rozrysowanie poprzedniej i następnej klatki. I mniej więcej, jak popatrzycie na to z góry, wygląda to w ten sam sposób. Czyli program zautomatyzował dokładnie to, co ja na początku robiłem na żywo. Czyli na początku rozrysowałem to ręcznie, a potem nakładałem na siebie i znowu rysowałem to, co jest pomiędzy. Więc skoro ten pomysł teoretycznie był zły, to dlaczego tutaj był dobry? A mianowicie dlatego, że to w poprzedniej, co widzieliście, próbie rozrysowania było dobrym pomysłem, ale było zbyt niedokładne. I często dany schemat prowadzenia czy etapów działania jest dobry, ale na poziomie dokładności może położyć cały projekt. I co tutaj jest istotne w tym wszystkim? A mianowicie to, że mamy poprzednią i następną klatkę. W tym przypadku to jest zielony i taki powiedzmy niebieski. To sobie można domyślnie ustawić. Ale zobaczcie, jak banalne jest teraz rysowanie, ponieważ mamy konkretne punkty, które powinny płynnie przejść właśnie od zielonego do niebieskiego. I tak naprawdę tylko czekam, aż ktoś zautomatyzuje ten proces, bo to większość czasu zajmuje, a jest banalnie proste. Czyli mamy punkt, powiedzmy, ten skrajny, nie wiem, czy na myszce będzie widać, a będzie widać. Mamy punkt skrajny, powiedzmy, jeden kosmyk włosów, drugi kosmyk włosów i w tym momencie ten kosmyk, załóżmy, że jest pośrodku jednej a drugiej odstępu czasu klatki, to powinien być tu. I teraz między tym a tym powinien być tu i linia powinna iść dokładnie pomiędzy tym. To nie jest coś bardzo skomplikowanego, to powinno być w jakimś czasie zautomatyzowane i automatycznie powinny być rozrysowywane klatki pomiędzy. Niemniej to okazało się kluczowe do ruszenia całego projektu. No, powiem wam, dużo ciekawiej jest, bo w pewnym momencie, tak jak mówiłem, dana poza nie musi się koniecznie zgadzać z drugą pozą. I było coś takiego, że pewne akurat w tym przypadku kosmyki włosów, one się pojawiały, że na przykład z jednej strony były, a z drugiej strony nie były. I co wtedy robimy? No, powiem wam, wtedy jest największa radość z wymyślania, co się dzieje, jak powstaje coś z niczego. A mianowicie, rysujecie sobie na początku taki mały kosmyk, ten trochę większy, aż w końcu on dojdzie do tego właściwego. I na tym polega cała zabawa. Nie jest to wcale trudne, chociaż wymaga na początku przy rysowaniu tych głównych linii pewnego skupienia. A to jest to. Okej. No, gdy to zrobiłem, to zaczęło już jakoś wyglądać. Nie wygląda jak bazgroły przedszkolaka, ale wygląda jak, no, taka powiedzmy animacja, już normalna. Jak widzicie, tych klatek jest naprawdę sporo. Im więcej ich jest, tym zwiększa się płynność ruchu. Widzicie też przerwy między klatkami, no to wiadomo, to jest pewien taki zastój, ale to wynika już z samego timingu, czasu i tego, co, gdzie, kiedy powinno się znaleźć. I gdy już jesteśmy na tym etapie, a tak w ogóle jeszcze warto powiedzieć, że Gris Pencil tak naprawdę jest o tyle ciekawy, że on działa tutaj na warstwach i trzeba naprawdę mocno się skupić, żeby w pewnych momentach się nie pomylić. On także potrafi robić dziwne numery, a mianowicie na przykład tak jak macie podgląd poprzedniej i następnej klatki, to on w pewnym momencie potrafi ten podgląd wyłączyć, mimo że jest włączony. No i teraz pytanie, jak go włączyć? Okazuje się, że trzeba znowu go wyłączyć i włączyć i wtedy się pojawia. Z jakiegoś powodu to czasem znika. Także pojawia się taki błąd, że gdy coś nie jest, dokładnie jeszcze tego nie przeanalizowałem, ale zdarza się, że gdy zaczynacie rysować nową linię po pracy na warstwach, to linia zmienia swoją grubość. I musicie, okazało się, że wrócenie, w sensie zaznaczenie znowu tym zwykłym pisakiem i znowu wrócenie do rysowania krzywych naprawia ten problem. Bardzo dziwny sposób rozwiązywania problemu, więc sądzę, że za którąś wersją on po prostu zniknie, ale można się przyzwyczaić. Dziesiątki, setki razy mi się to zdarzyło już. Czyli to gdzieś już jest to jakoś tam regularne. No i trzeba przede wszystkim pamiętać, że tutaj pracujemy na warstwach i szczególnie będzie to istotne, kiedy zaczniemy wypełniać to wszystko kolorem. O, czyli wchodzimy w kolorystykę.
Czyli no, mamy ileś poz i trzeba wymyśleć, jak to wygląda w trójwymiarze, bo obraz tak naprawdę jest cały czas płaski, a wy macie dodać mu przestrzeni. No to na podstawie właśnie szkiców artystów wymyślacie sobie, jak to w danych klatkach wyglądało, czyli wracamy do tej pierwszej formy, czyli rysowania pierwszej klatki, którejś z kolei, kolejnej z kolei i znowu będzie trzeba wypełniać to tym razem kolorami. Oczywiście na początku, o, tutaj mamy fragment, jak to wygląda w animacji. Akurat włosy są białe, bo już dokładałem pewne cieniowanie, miałem pewien problem z jedną warstwą, a mianowicie z warstwą włosów, bo na początku rzeczywiście wypełniałem wszystko jednostajnym kolorem, następnie dodawałem cieniowanie, ale w momencie, kiedy wyłączyłem podgląd warstwy wypełnienia włosów, bo oczywiście włosy tutaj mają bardzo wiele warstw, włosy właśnie czarna linia, włosy, czyli to wszystkie krawędzie i włosy wypełnienia, następnie włosy cieniowanie, to dla ułatwienia, bo też działałem na zasadzie przezroczystości, podglądając sobie inny obraz właściwy. Okazało się, że później po włączeniu znowu widoku wypełnienia włosów, te włosy po prostu zniknęły. Były białe. No i nie szło tego odzyskać, więc poszedłem na odwrót, czyli najpierw zrobiłem cieniowanie, akurat jeżeli tutaj chodzi o włosy, a dopiero potem wypełnienie. Sam kubełek wypełnienia, on jest niesamowitym narzędziem, ale czasami dziwnie działa. Czyli na przykład wypełnia jakiś fragment. Jeszcze nie odkryłem, jaka jest zależność, jedynie wiem, że odległość od obiektu ma znaczenie, punkt kliknięcia ma znaczenie i to nie wcale chodzi o jakąś linię, tylko po prostu punkt na pustej przestrzeni, więc do końca sam jeszcze nie wiem, jak to działa, ale zdecydowanie ułatwia pracę. Idąc dalej, powinniśmy już dotrzeć do cieniowania. Czyli jak to wygląda przy cieniowaniu? No, to już wygląda naprawdę dobrze, bo jeżeli mówimy o samym obiekcie bez żadnych cieni, no to on jest płaski i nudny. Te cienie rzeczywiście dodają tej głębi i mimo, że obiekt jest dwuwymiarowy, to wygląda po prostu dobrze. Płynność ruchu jest zachowana. Ten etap pracy to jest naprawdę trzy wielkie kryzysy, odkrycia i wiele, wiele godzin pracy, żeby dojść do takiego efektu. Idąc dalej, co dalej? Cóż my tu mamy dalej? A, idąc dalej, przede wszystkim pamiętajmy, że program Blender jest programem trójwymiarowym i warto to łączyć właśnie z przestrzenią następną, czyli na przykład mamy tutaj, jeśli widzicie ten zarys, zaraz on też będzie bardziej widoczny, tej postaci, nad którą tyle godzin się męczyłem, a za nami, za tą postacią mamy całe tło. I tak jak zwrócicie uwagę na różne filmy płaskie, właśnie dwuwymiarowe, animowane, to niektóre mają tak, że są robione w pełni w tym samym stylu, a niektóre są takie, że to, co mamy na pierwszym planie, czy postacie, czy te postacie ruchome, rzeczywiście są w tym stylu dwuwymiarowym, a ten następny odbiega od tego i bardziej podchodzi pod trójwymiar właśnie poprzez te gradienty, poprzez tą zachowaną głębię. Oczywiście ruch jest, nie ma tam ruchu w tle, ale że tak powiem sam sposób malowania tego użycia materiałów już wskazuje na taki trójwymiar, niemniej to tak nie razi ze względu, że to jeszcze aż tak nie odbiega, choć właśnie przez ten brak ruchu, przez dodanie pewnego rodzaju bluru, skupienie się na tym, co jest na pierwszym planie. No i właśnie idąc dalej zaczynamy to wszystko wypełniać, czyli mamy tutaj trawę, drzewka, akurat nie jest tematem tego wykładu. O, tutaj mamy chmurki, te mgły, które były podobnie, to jest właśnie pierwsze 5 minut dzisiaj, które mieliśmy właśnie o różnych mgłach. To jest właśnie ten poziom. Dalej nie było nic potrzebnego i powinniśmy mieć jeszcze widok, mamy widok renderu? Nie, to tak, to już jest widok powiedzmy tego podglądu renderu. A, i tutaj powinniśmy już mieć animację, czyli jak to wszystko wyszło. Mamy dźwięk? No to troszeczkę głośniej można zrobić. I
generalnie tak wygląda efekt końcowy tej długiej i ciężkiej pracy. Żeby było zabawniej, sama postać dwuwymiarowa to jest jakieś 95% czasu. Wygenerowanie trójwymiarowego tła było bardzo proste i banalne. Kilka dosłownie poprawek, może w godzinę, półtorej się to ogarnęło. Ale tak naprawdę rozrysowanie całej tej postaci najwięcej czasu zajęło, w szczególności zrozumienie istoty warstw, jak działają, jak funkcjonują, które na które się nakładają, bo w pewnym momencie może się okazać, że coś się nie styka, coś się nie kładzie. Tak jak widzieliście, to częściowe wypełnienie włosów, gdzie tam znikało, pojawiało się, no to takich rzeczy miałem kilkanaście, dziesiąt w swojej pracy, ale efekt jest tego warty. No, czy są pytania? A, dobra. Ile godzin spędziłeś nad robieniem tej grafiki 2D? To mi zajęło parę ładnych dni, po parę naście godzin, może paręnaście godzin, czyli tak łącznie mogłoby wyjść. Sądzę, że kilkanaście godzin, między 15 a 20 mogłoby to wyjść. Tylko trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że pewne elementy były dla mnie pionierskie, takie jak na przykład testowanie, który sposób podejścia przy wypełnianiu tych klatek będzie najlepszy, gdzie na początku ręczne rozrysowanie okazało się totalną katastrofą. Model 3D także na nic się nie dała. Ileś czasu poświęciłem na wymodelowanie i dopiero zrozumienie koncepcji, idei, bo tak naprawdę jak zwrócicie uwagę na sam program Gris Pencilu, to jest nic innego jak właśnie rysowanie klatka po klatce. Tyle, że w programie zostało to na tyle zautomatyzowane, że jest to bardzo dokładny proces i przyjemny. I oczywiście rysowanie klatka po klatce trochę zajmuje, ale dzięki temu programowi, temu narzędziu idzie to dużo, dużo szybciej. No ale te kilkanaście godzin i tak trzeba liczyć. Liczę na zautomatyzowanie, żeby automatycznie były wypełniane te klatki. No to byłoby coś genialnego. I tych klatek, które się generują same, to jest taki programik Ebisynt i on służy do tego, że można stworzyć animację na podstawie filmu, gdzie gra na przykład aktor albo gdzie się używa jakichś elementów. No ja robię na przykład testy, gdzie animowałem sobie postać w 3D, bardzo prostą, jakąś wyrzeźbioną bryłę, ale na niej malowałem coś na przykład w Krycie, czy tam, no nieistotne, w programie do malowania i później ten ruch spod spodu ruszał obiektem, znaczy ruszał tym obrazkiem tak, jakby to była tekstura nałożona na obiekt. I ogólnie przy szczególnych klatkach trzeba czasem domalować nowe jakby no, elementy, jakby uzupełnić to. W sumie mógłbym pokazać, mam to na YouTubie. A, akurat nie mamy połączenia z internetem, kurde, niestety. No, szkoda. Ale to jest właśnie taki programik Ebisynt i myślę, że warto to sprawdzić. A czy rozumiem, tylko że właśnie zwróć uwagę, że to, co jest zrobione na podstawie trójwymiarowego ruchu animacji czy filmu, bardziej przypomina tą drugą animację z tymi pływającymi Właśnie ten programik ma taką, on wygląda jak ożywiony obraz, to jest coś takiego. On ma kompletnie inny styl, kompletnie inny charakter po prostu te rzeczy mają. Wyglądają jak trochę jak ten film Twój Vincent, kojarzysz? Tak. Właśnie coś takiego, to jest jakby kompletnie inna stylistyka. To wygląda właśnie jak taki ożywiony obraz, a nie do końca animacja taka tradycyjna, poklatkowa. Znaczy, to też takiego. Warto zwrócić uwagę, że mimo wszystko, że można wszystko wrzucić do jednego wora, jeżeli chodzi o animację, to animacja trójwymiarowa i dwuwymiarowa zupełnie różni się sposobem podejścia. I tak jak trójwymiarowa animacja, można powiedzieć, że jest prawie że identyczna, jeżeli chodzi o myślenie w ruchu do filmu aktorskiego na żywo, w porównaniu do animacji dwuwymiarowej. Przykładowo, spróbujcie zrobić ludzika, który wychodzi z kałuży i pojawia się, nabiera kształtu. Zrobienie to na zasadzie rozrysowanych właśnie w Gris Pencilu brył kleksa. Bardzo łatwo zrobić kleks, który przybiera jakiś kształt, no bo tak naprawdę rysując możesz przybrać każdy kształt, ale w trójwymiarowej przestrzeni jest to już dużo, dużo trudniejsze do wykonania. Dlatego na przykład tutaj Gris Pencil troszeczkę jeszcze bije na głowę, jeżeli chodzi o właśnie zniekształcanie pewnych obiektów w sposób kontrolowany dla nas. Więc to wszystko zależy od koncepcji i stylu, jaki chcemy obrać tak naprawdę.
Super, cieszę się, że się podobało. Gdybyście na przykład byli zainteresowani pełnymi produkcjami, jakie stworzyłem, bo tylko pokazałem pewną zajawkę, no to właśnie na stronie YouTube'owej Pollywood Movies możecie znaleźć wszystkie animacje, także pokazałem tylko pewną zajawkę. To, co dzisiaj było pokazane, to była oczywiście premiera, czego jeszcze tam nie ma, ale pewnie wkrótce także się pojawi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.